Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Rewolucja z ducha. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Łętowski, doktor nauk prawnych, nie mylę się, publicysta, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w przeszłości między innymi, bo tych tytułów można by wymieniać bardzo wiele, redaktor naczelny tygodnika Ład. Tak, witam serdecznie. Panie, jak zapamiętał pan, bo na pewno pan jakoś zapamiętał, pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, tą w 79 roku, tą, od której wszystko się tak naprawdę zaczęło? Ona była zupełnie inna niż następne, chociażby zaczynając dla nas, dla dziennikarzy, od takiej prozaicznej okoliczności, że jeszcze nie było centrum prasowego, a które później powstało i trzeba było sobie radzić na własną rękę. My jako dziennikarze, którzy żeśmy musieli, jak wszystkie kolejne pielgrzymki, miałem tą przyjemność właśnie chyba przy wszystkich jako dziennikarz pracować. Przy tej pierwszej było to najtrudniej, dlatego że nie było całej tej procedury wypracowanej, a poza tym władza robiła wszystko, żebyśmy my dziennikarze, czy to krajowi, czy zagraniczni, byli jak najgorzej poinformowani. Więc to po pierwsze. Po drugie, to była inna niż wszystkie inne, obok tego faktu, że była pierwsza, ale także z tego powodu, że inny był klimat niż to się dzisiaj chętnie mówi, zwłaszcza na przykład w Warszawie. To pierwsze spotkanie, ta pierwsza msza na placu wtedy Zwycięstwa, dzisiaj Piłsudskiego, była bardzo chłodna. Oczywiście było trochę oklasków, ale to ja pamiętam, jak myśmy, ja sobie zapisałem później, jak notatki swoje sprzed 30 lat czytałem, to sobie zapisałem właśnie taką refleksję, że on się spotkał z urzędniczym miastem, takim bardziej już sowietyzowanym, takim bardziej wystraszonym niż to, co stało się, zwłaszcza w Krakowie. No to był zupełnie inny klimat. Początek tej pielgrzymki i koniec, w sensie emocjonalnym, był zupełnie inny. To było naprawdę istotne. Późniejsze, że to zacierały się, już Warszawa inaczej reagowała, była dość podobna do reszty kraju. Ale z tym pierwszym, to było naprawdę, to chłodem wiało wobec papieża. Czy ja słyszałem taką opinię, ja oczywiście nie pamiętam tego okresu, ale słyszałem taką opinię, że ta pierwsza msza święta rzeczywiście była chłodna. Bardzo wielu moich rozmówców mówiło, myśmy nawet na niej nie byli, widzieliśmy ją gdzieś. Tak, było oczywiście dużo ludzi, ale to... Natomiast mówili, te słowa nas jednak jakoś zmieniły. Myśmy już następnego dnia się pojawili tam, już pod kościołem świętej Anny na spotkaniu z młodzieżą. Już byliśmy, chociaż czasem wracaliśmy z imprezy całonocnej i zahaczyliśmy. Dla mnie, ja miałem te 20 parę lat, więc dla mnie, że tak naprawdę nie tyle ta właśnie, to pierwsze na placu. Poza tym to jeszcze było źle nagłośnienie, technika ówczesna była jaka była, być może władza niespecjalnie starała się dobrze nagłośnić. To wszystko właśnie powodowało, że ten klimat tego placu ówczesnego Zwycięstwa Piłsudskiego był taki, jaki był. Natomiast byliśmy zaproszeni na takie spotkanie, młodzież, na spotkanie przed Świętą Anną na krakowskim przedmieściu następnego dnia rano. To była bardzo wczesna pora, tam 6-7 jakoś wcześniej rano. I to miało już wreszcie taki klimat, który dopiero zapowiadał to, co jest spotkania Polaków, młodzieży Polski z Janem Pawłem, dlatego że po pierwsze była młodzież, po drugie wszyscy żeśmy przyszli z krzyżami, była taka, że papież będzie święcił te nasze krzyże, pobłogosławi nas na drogę i to, co nam mówił, to już był inny język, inny klimat, inne miejsce, inny typ reakcji, bo młodzież reaguje oczywiście bardziej spontanicznie, bardziej żywiołowo. I ja myślę, że to, co się zaczęło, to właśnie dopiero ta pielgrzymka w sensie emocjonalnym zaczęła się od tego rzeczywiście poranka następnego dnia po placu Zwycięstwa. Wtedy ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, bo ja też słyszałem, że pierwszego dnia wbrew pozorom jechał niby ten pierwotny Papa Mobil, czyli Star, który zresztą później został rozebrany przez Służbę Bezpieczeństwa, żeby nie stał się relikwiarzem. Jechał, ale ludzie specjalnie nie wylegli. To znaczy, to nie był ten etap, który ja już pamiętam z pielgrzymki w 83 roku, gdzie trudno było się dopchać do pewnych miejsc, chociaż tam papież tylko przejeżdża. Dlatego, no, to są różne powody, bo najbardziej prymitywny powód, strach. To pamiętajmy, to jednak jest schyłek lat 70. Co prawda epoka Gierka nie jest tak dramatyczna jak poprzednie dekady, ale jednak jeszcze to jest, to starsze pokolenie jest silnie naznaczone doświadczeniem i lękiem wojny i później dekady z stalinizmu w Polsce. To już jest po tych wydarzeniach 76 roku, gdzie jednak spałowano tych robotników w Radomiu i Ursusie. I to jest też po wielkim obchodach milenijnych, w których też były
pewne prześladowania. Tak, tak, tak. Więc po pierwsze, poziom represji i pewnego lęku był. Papież wyjedzie, a my zostaniemy i co będzie dalej, sobie ludzie myśleli, zwłaszcza w starszym pokoleniu. Po drugie, my, nasz, głębiej patrząc, nasz sposób przeżywania uczestnictwa w kościele był inny niż ten, który, z którym zapoczątkował papież. Taki włoski, taki radosny, taki otwarty, taki spontaniczny, taki na ulicach. My jesteśmy ludem raczej północnym, my na ulicach nie świętujemy, my nie chodzimy na kolację z rodziną do knajpy na ulicy, prawda, gdzie cały wieczór się bawimy. Jesteśmy takimi jak Niemcy, Szwedzi, prawda, dość chłodnym emocjonalnie. No ale na procesję Bożego Ciała chodzimy. No tak, ale bo to jest zwyczaj, bo to jest obyczaj, oczywiście procesja jest procesją, ale te nasze procesje, to spontaniczność tych naszych procesji. No nie, no oczywiście w hiszpańskimi no, są małe. No więc to jest, papież nas nauczył innego, no, oklaski w czasie, prawda, kazania, mszy świętej, no niewyobrażalna. Wyszyński by przecież nigdy nie zaakceptował, że wygłaszał wspaniałe, znakomite homilie, nigdy nie, do głowy mi nie przyszło bić oklaski w kościele Świętego Krzyża w czasie tych słynnych świętokrzyskich trzech kazań, prawda, które on tam wygłaszał. Więc on wprowadził pewną spontaniczność, której myśmy wcześniej nie znali, tą spontaniczność narodową i katolicką. Tą. I wreszcie, myślę, jeszcze jest taka okoliczność, że to przesłanie, my pamiętajmy jeszcze, że wtedy katolicyzm w Polsce był słabiutki, w sensie ideologicznym. Ta konfrontacja marksizmu z katolicyzmem, z chrześcijaństwem powodowała, że całe elity były poza kościołem. Kościół był bardzo... Wyszyński, który bronił ostatnich rubieży wpływów katolicyzmu w Polsce, w tym katolicyzmie ludowym. Schyłek lat 70. przed Janem Pawłem II. To jest taka sytuacja, w której ja pamiętam na uniwersytecie, ja chodziłem do kościoła, że tego wstydziłem. To znaczy wszyscy inteligentni koledzy nie chodzili do kościoła. Czytali Marksa, prawda? Niektórzy Che Guevara, jak nie będę palcem pokazywał, kto ze współczesnych polityków. Jest kilku takich... Często otóż obecnie bardzo to było modne. To było modne. Kontestowała młodzież nie przez wartości chrześcijańskie, nie przez odwołanie się do Chrystusa, tylko odwołanie się do Che Guevary. W związku z tym przyjście na ten plac w inteligenckim takim, bardziej wykształconym mieście, jakim była Warszawa, było też tak traktowane jako trochę takie ludowe zachowanie. No, ale Kraków był inny. Ale Kraków to jest Kraków. No Kraków to jest po pierwsze Galicja, tam wpływy kościoła, klerykalizm zawsze były. Znaczy nie został tak zniszczony Krakowem kościół zawsze problem po wojnie. Pod zaborami nie został tak zniszczony historycznie, tak, patrząc dokładnie się. Dokładnie, na... poza tym ten klerykalny Kraków, prawda, zawsze władza miała z tym kościołem, bo tam byli bardzo też zresztą duszpasterze z prawdziwego zdarzenia, to już byli poważni partnerzy dla władzy, w przeciwieństwie do takiej napływowej ludności stołecznej Warszawy. Czyli tutaj mieszkańcy bardziej niż duszpasterze, z tego co rozumiem, bo duszpasterzy w Warszawie też nie brakowało. Ksiądz Zieja, wybitny duszpasterz, bardzo nakierowany na inteligencję. Tak, ksiądz Todorowicz. Kilka parafii, który liczył 80 bodajże członków, nas w sekcji kultury było 30 na całą wielką wspólnotę katolicką. Wtedy jeszcze nie było nawet chyba tygodnika, tak, bo Przegląd Katolicki powstał dopiero po 81 roku. Tak. Nie było żadnego centrum tak naprawdę. Był ten słabiutki, prawda, ilościowo, bo bardzo ciekawy skądinąd. Ja tam po raz pierwszy słuchałem kardynała Wojtyłę w tym Kiku, no ale no, na spotkanie z kardynałem tym krakowskim, właśnie tym kościołem, prawda, znacznie bardziej dojrzałym niż ten stołeczny, no przychodziło do Kiku, tak powiedzmy, no to tłumy przychodziły, bo 60-80 osób, była pełna sala, prawda, bo kardynał Wojtyła przyjechał. No to była siła katolicyzmu w Warszawie, pamiętajmy, tego zorganizowanego, tego, który był trwale przy kościele, a nie tylko właśnie z okazji Bożego Ciała. Jan Paweł II, takie mam wrażenie, czytając te homilie, bardziej nawet niż oglądając czy słuchając, przyjechał do Polski z taką pełną świadomością stanu nie tylko polskiego katolicyzmu, ale też polskości, bo przecież zaczął tą pielgrzymkę i przyjechał na nią z takim programem przypomnienia katechezy dziejów, czyli można powiedzieć skonstruowania czy zrekonstruowania polskości, przypomnienia Polakom, co to znaczy być Polakami. Może najpierw, co to znaczy być chrześcijanami, a później co to znaczy być po prawie. Ale papież to łączył. Nie, on to oczywiście mówił, łączył. Nie dlatego, można, znaczy, że nie ma Polski bez chrztu. Tak, mówił. Tak. Oczywiście to się przeplata. Oczywiście historia naszego narodu z historią, to jest historia narodu chrześcijańskiego.
Trochę nam to też myli czasami porządki, to ten splot, który nastąpił, i trochę powoduje, że nam ciężko jakoś taką z tą liberalną demokracją sobie poradzić, ale rzeczywiście tak jest. Papież potrafił w sposób nie nacjonalistyczny, ale także nie redukując wiary do instrumentu politycznego, co się często wielu pobożnym kapłanom w świecie zdarza. Otóż on rzeczywiście potrafił równocześnie nam mówić, że jesteśmy Polakami, przypominać naszą przeszłość, nasze powinności, że jesteśmy Słowianami, że mamy pewne zobowiązania wobec tych narodów słowiańskich, które są jeszcze trudniejszych tarapatach w końcu lat 70. niż my byliśmy, bo bywało gorzej innym. No i wreszcie, że jesteśmy chrześcijanami, z tego coś wynika. No, ja myślę tak naprawdę to, co ja sobie wtedy bardzo dobrze uświadomiłem właśnie, jakoś ułożyło mi wszystkie relacje w głowie i później cały czas wracałem. Znaczy, wtedy uświadomiłem sobie taką rzecz, że Kościół instytucjonalny, Watykan, nasze diecezje, nasi biskupi, cały ten Kościół hierarchiczny, instytucjonalny, to jest jedno. I on bywa w historii i Polski, w historii świata, na ogół dość konserwatywny. No, jak każda instytucja z natury rzecz. Natomiast ta konserwatywna, układająca się ze światem, najczęściej układająca się ze światem, nierewolucyjna instytucja, ma do powiedzenia światu rewolucyjne przesłanie. I to napięcie między konserwatywną instytucją, jak coś trwa 2000 lat, jest konserwatywne rzeczy. To jest paradoks, ale że uroczy paradoks, że konserwatywna instytucja głosi światu najbardziej rewolucyjną myśl. I cały czas, ja sobie uświadomiłem, są ten problem komunistów, bo z jednej strony, jak oni rozmawiali z papieżem, w tym belwederze tego słynnego pierwszego spotkania z Gierkiem, a później jeszcze to te równie słynne, kiedy się portki generałowi trzęsły przed papieżem. Otóż z jednej strony, Kościół, papież jako głowa, władza wtedy próbowała zredukować wizytę państwową, wymiaru państwowego. Głowa państwa przyjechała do innej głowy państwa, prawda? I tak było oczywiście. To była głowa państwa watykańskiego. Ale i na tym poziomie oczywiście wszystko działało świetnie. Dogadywali się księża z milicjantami, porządek na ulicy był, prawda? Instytucje świetnie. Cały dramat zaczynał się dopiero, kiedy papież otwierał buzię i głosił słowo Chrystusa. W tym momencie pojawiał się coś, a Kościół mówił władzy, no kochanie, my to po prostu musimy, przepraszamy, ale to jest to, co nam zostawił nasz założyciel, musimy to głosić. Tu komuniści byli bezradni, bo w istocie rzeczy nie mogli zakwestionować prawa Kościoła do głoszenia Pisma Świętego. A równocześnie to, co Pismo Święte w tej rzeczywistości komunistycznej było niezwykle konfrontacyjne z marksizmem, leninizmem, który był ideologią, prawda, tego państwa. Także tu widziałem i cały czas później, całą dekadę, czy dwie dekady później, cały czas obserwowałem to napięcie we wszystkich relacjach Kościół, ten polski w Polsce i ten z Watykanu, w relacjach z państwami komunistycznymi, także z polskim państwem. Wspominał pan o tym, że warszawska inteligencja, to zresztą nie jest bardzo, powiedziałbym, nowatorska sytuacja, była generalnie mocno zlaicyzowana. Ja nie chcę mówić antychrześcijańska, ale zlaicyzowana. Jak te środowiska, bardzo różne przecież, nie przyjmowały te słowa bardzo radykalne, które padały z ust Jana Pawła II. No, na przykład środowiska artystyczne, to też my pamiętamy z tych późniejszych pielgrzymek, aktorów, był zawsze taki stały punkt spotkania z inteligencją. Były takie naprawdę bardzo emocjonalne. Pamiętam, u Świętego Krzyża było takie spotkanie. Wtedy no kwiat polskiej literatury, polskiego aktorstwa, prawda, na kolanach przed papieżem, ale to było trochę później. To w czasie tej pierwszej jeszcze tak dobrze nie było. Polskie elity intelektualne, artystyczne, literackie, one jeszcze wtedy albo były bardzo odległe od Kościoła, albo były na drodze do takiego katechumena, to znaczy pojawił się taki nurt już w latach 70. Takiego katechumenatu, takiego wracania do korzeni. Niektórzy byli gdzieś tam ochrzczeni i wracali do tego, niektórzy w ogóle nie byli ochrzczeni i zaczynali szukać kontaktu z Kościołem, rozczarowani marksizmem, jeszcze przed Janem Pawłem II, ale już wtedy ta nauka Kościoła jawiła się jako przynajmniej intelektualnie ciekawa alternatywa dla tego rozczarowującego marksizmu, leninizmu. Także ten ruch się pojawił, ale on był oczywiście dopiero raczkujący. No, słynna książka Adama Michnika, Kościół, Lewica, Dialog, był dla tych środowisk, takich liberalnych, lewicowych, warszawskiej inteligencji,
bardzo symptomatycznym. On próbował taki przerzucić most między tymi środowiskami laickimi, często gdzieś o żydowskich korzeniach, most do chrześcijaństwa i jakiegoś rozpoczynał dialog. Tak, zresztą KIK był takim pierwszym miejscem, gdzie takie przychodzili, Adam Michnik przychodził, prawda, do sekcji kultury i takie przeszpiegi zaczynał, prawda, nawiązywać. Tam był Henryk Wujec, on z kolei od strony chrześcijańskiej, prawda, był gotów rozmawiać, był otwarty, no to Tadeusz Mazowiecki, więź, która w pewnym momencie przechodziła też taką ewolucję, otwierając się stopniowo na kontakty z tym środowiskiem właśnie katechumenów marksistowskich, którzy w kierunku kościoła. Ale to tutaj padają takie nazwiska, powiedziałbym, domyślne, ale na przykład kardynał Wyszyński, czy także duchowieństwo nie było specjalnie entuzjastycznie nastawione do tego dialogu, obawiając się, skądinąd jak się teraz wczytać w tę książkę, jest to z perspektywy kilkudziesięciu już lat, nie bezpodstawnie, że ten dialog ma podstawy utylitarne. Trochę tak to Roman Giertych akurat napisał, ale coś jest w tej jego uwadze. Trochę tak, jak dialogował wcześniej z Kościołem Roman Dmowski, który też był niewierzący i też chciał Kościół wprowadzić w pewną misję. To były różne misje, zupełnie różne misje. Ja nie porównuję jak gdyby misji, ale miejsce dla Kościoła było przewidziane podobne. Ja mnie wrzucił wszystkie do jednego worka, bo co człowiek to problem. Mamy Antoniego Zambrowskiego z taki właśnie, no bardzo marksistowski, tatuś mało. Jak najbardziej, tak bardzo. Bardzo ciekawa droga. Nawrócenie, bardzo po dzień dzisiejszy, kiedy to już wcale nie było mu potrzebne, prawda, bardzo wierny syn Kościoła. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy rzeczywiście potraktowali Kościół, nie wymieniam nazwisk, bo może nie wypada, ale którzy właśnie, tak jak pan redaktor mówi, no przyszli do Kościoła i na przystanku wolność wysiedli z tego kościoła kościelnego i poszli własną drogą. Ale byli też tak na przykład jak Adam Michnik, którzy ja obserwuję do dzisiejszego, że on ciągle ma jakiś taki kompleks kościoła. On by chciał być mesjaszem. Znaczy, on ciągle sobie, on przeżył ten kontakt z kościołem. Ten kontakt z kościołem pozostał trwalszy i głębszy niż tylko instrumentalna potrzeba oparcia się wtedy o kościół jako jedyna przestrzeń wolności i bezpieczeństwa dla niego. No bo to przecież, jeśli przeżyli, czy on przeżył jako działacz polityczny tamtą epokę do 89 roku, to w dużej mierze dzięki właśnie sile ochronnej, sile kościoła. Więc tu były bardzo różne postawy. Nie chcę powiedzieć, że na pewno ważną tą postawą była ta instrumentalna, ważną, ale nie jedyną. Maciej Łętowski, publicysta, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest naszym gościem. Zostańcie państwo z nami.